Dzień dobry kochani, z tej strony Scarlett, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Zoo na moim kanale. Kontynuujemy franczyzę, otrzymujesz nagrody 100 listków, dziękuję bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że jeszcze was nie zanudziłam, bo tak naprawdę ta seria jest jedną z najdłuższą serią, najdłużej prowadzoną na tym kanale, w sensie mieliśmy różne zoo, bo wiadomo, ja nie wiem jak wy, ale ja mam coś takiego, że kiedy ja już widzę spadek FPS-ów, że nie mam tych stabilnych 60 w zoo, już mi się nie do końca chce to prowadzić, bo denerwuję. Mnie cięcia, nie potrafię grać w gry, gdy coś się, wiecie, dzieje. Teraz mogę sobie na większe pozwolić, bo jak wiecie, miałam sprzęt zmieniony, ale to już jakiś czas temu, bo chyba w kwietniu. Natomiast na razie jest ok, jest w miarę, wydaje mi się, tutaj płynnie, jest śnieg, są pomosty i wydaje mi się, że to jest jedno z najpiękniejszych zoo właśnie, jakie zrobiłam. Przy okazji może warto byłoby wam je pokazać w takiej śnieżnej krainie. To miejsce myślę, że znacie bardzo dobrze. Jest to wybieg, w którym mamy nasze owce jukońskie, więc bardzo poproszę, owce jukońskie, chodźcie tutaj, żebyście się pokazały, żeby wszyscy mogli na was popatrzeć. Oczywiście pamiętajcie, kochani, o tym, żeby zostawiać komentarze, zostawiać łapki, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie subskrybujecie, bo no co jak co, ale człowiek chce mieć jakiś rozwój i chce coraz więcej tworzyć, więc dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie wasze komentarze i ogólnie za wasze zaangażowanie przy tej serii. Aha, widzę, że już śnieg stopniał, więc to tyle, jeżeli chodzi o oglądanie mojego zoo w śnieżnej aurze, więc wracamy do normalnej aury. Mamy też tutaj goryle, nie mieliśmy ich w poprzednim zoo. Owca jukońska wkrótce umrze ze starości. No cóż, jest już stara, to umrze ze starości. Jeżeli chodzi o naszych goryli, powiedziałam czy orangutany, Jezus, mam nadzieję, że powiedziałam goryla, jeśli nie, no to wiadomo, że goryle siedzą tutaj sobie biedaki, trochę są poturbowane, ponieważ nie do końca zawsze jestem w stanie je ogarniać, ale widzę, że musimy tutaj chyba pochować niektóre, ponieważ mamy ich tu za dużo, więc tym też się musimy zająć. Jest za mały wybieg na taką ilość zwierząt, jaką tutaj mamy. I gdzie ja mam tutaj informację o tym? Obszar lądowy. Czekajcie, chyba lepiej tak jest to sprawdzić. 0 metrów kwadratowych wspinaczki? Co ty sobie żartujesz ze mnie? Przecież macie tutaj. Halo, 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 halo. Halo, halo. A to? Chociażby? Tutaj całe to macie takie do wspinaczki, a ty mi powiesz, że to nie? Że nie macie dostępu do tego? Co ty opowiadasz? Do wszystkiego macie idealny dostęp. No właśnie, więc powinieneś się czuć dobrze. Także no, mamy oczywiście nasze goryle i tutaj, jak pamiętacie albo i nie, ten wybieg jest taki dwustopniowy, w sensie nie wybieg, tylko miejsce do obserwowania. Można sobie wejść tutaj obserwować, ale można zejść też tutaj niżej i centralnie niżej pooglądać sobie nasze goryle. Także tutaj jest jeden z takich budynków, no i wiadomo, z tej strony też można je poobserwować, ale chyba najlepiej się z tych takich tarasów widokowych, które tutaj tworzę, najlepiej obserwować. To tutaj mamy zejście do pierwszej strefy pracowniczej. Mamy oczywiście też strefę sklepikową, którą muszę ozdobić, cały czas o niej zapominam, ale jakoś, wiecie co, nie jest mi blisko do tego. Mamy naszą atrakcję tutaj jeżdżącą po tej starej części zoo. No i tutaj masa gości na wejściu. Od razu masa gości trafia do naszych hipopotamów i proszę wy mi powiedzcie, czy wy nie macie żadnego tutaj pana hipopotama już? O nie, jest coś. Jesteś. Czekaj, ty masz antykoncepcję tutaj włączoną, widzę. A dlaczego? A weź już nie miej. Może jakieś małe sobie jeszcze zrobimy, bo trzeba tymi hipciami, albinosami handlować, bo one mają dosyć dobre geny. Lecimy dalej. Mamy też oczywiście niedźwiadki, mamy dwa alerty u niedźwiadków, ponieważ spodziewa się potomstwa i jest głodna, czyli ktoś zwyczajnie o niedźwiadki nie dbał. One tutaj się sobie żyją. Mamy oczywiście też tutaj ten jeden z punktów widokowych w lesie. Najbardziej lubię chyba ten wybieg w tym zoo. Wydaje mi się, jest taki najfajniejszy i tutaj właśnie się wychodzi po tych schodkach, żeby pooglądać niedźwiedzie, albo z dołu można też oglądać. Jest dosyć głośno, one biedaki są tutaj mocno, mocno... O, przepraszam bardzo, ale dlaczego to jest zepsute?
pilnie wezwano technika. No, są mocno tutaj odwiedzane. Lecimy dalej. Flamingi, które tutaj, no, bardzo się widzę, rozmnażają. Czy ja mogę ten wybieg ogólnie cały zrobić w antykoncepcję? Bo wydaje mi się, że was już jest tutaj zdecydowanie za dużo. I jak wasz status? Znaczy, nie, dobra, nie jest źle. Może być was jeszcze więcej. Dobrze, to nie, 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 to ja dziękuję. To w takim razie... Nie, możecie się jeszcze chyba rozmnożyć. Siódemka dzieci, 34 samice, 22 samców. Oni sobie tam umierają, żyją, egzystują, także mamy piękne flamingi, które sobie tu siedzą. Ja bardzo lubię flamingi, ale flamingi mi zawsze pecha przynosiły w tych zoo. No i oczywiście standardowe zadaszenie. Gdyby ktoś pierwszy raz był tutaj na tych odcinkach i nie wiedział, dlaczego ja robię te zadaszenia, to już wam tutaj tłumaczę. Te zadaszenia robione są po to, że jak jesteśmy w tej strefie europejskiej, to tutaj bardzo często padają deszcze, pada śnieg, więc ja sobie tak pomyślałam, że to będzie dużo takie fajniejsze, kiedy będę zapewniać jakiś komfort moim odwiedzającym, żeby mogli się schować, jeżeli nie mają parasolek. Oczywiście to jest wszystko tylko gra, ale jakoś tak mi się wydaje, to fajnie funkcjonuje. Najstarszy wybieg to jest Babirusy wybieg. Mamy tutaj jakieś Babirusy? Mamy jakieś Babirusy, więc myślę, że teraz mogę ten wybieg... O, tutaj. Ja zawsze się mylę. Sorry, ale to dramat u mnie jest. Możemy na razie wrzucić tutaj antykoncepcję, żeby one się nie rozmnażały, ponieważ nie potrzebujemy więcej. Mam babirusy cały magazyn. Dobra, to jest obejrzane. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy oczywiście wybieg tutaj lemurów czarno-białych, które mają jakiś problem znowu. Natomiast nie wiem jaki wy macie problem społeczny. Przestrzeń 36. Wam też zniknęły te rzeczy, które niby są do wspinaczki? Jakim cudem? Coś chyba aktualizacja znowu skopała. Przecież wy macie tutaj bardzo dużo tej wspinaczki. Zwierzę uciekło, wezwij weterynarza. Przecież nikt nie uciekł. Nikt nie uciekł tutaj, przepraszam bardzo. Co wy tutaj mi opowiadacie? Okej, okay, także te nowe lemurki, które dostaliśmy, egzystują sobie właśnie tutaj. 147 metrów kwadratowych wspinaczek, czarno-białe lemury, można odwiedzać ich wybieg. One zdecydowanie lepiej sobie tutaj radzą, niż radziły wcześniejsze zwierzęta, które zostały stąd wyciągnięte, ale zaraz do nich przejdziemy, ponieważ następny wybieg to jest klasyczny wybieg nosaczy, który również tutaj można odwiedzić pod ochroną, że tak powiem. Mamy tutaj taką szklarnię, jak to nazwać, altanę, nie szklarnię. Szklarnię to na jakieś inne rzeczy jest. No i tutaj nosacze sobie funkcjonują. Ty powiedz mi, teren ty oceniasz bardzo dobrze, Halinka. Także są Halinki. Halinka, nie masz bieżącego partnera. A jeśli chodzi o was, to ty jesteś bezpłodny, ty jesteś bezpłodna, ty się spodziewasz potomstwa, no i trochę was tutaj jest i sobie żyjecie pięknie. Z dzidziusiami, z pioterami. Przepraszam, ale to jest silniejsze ode mnie. Ja już wiem, że to jest boomerskie, że cały czas na te zwierzęta mówić Janusz i Halina i piotery, ale no, ale koniec końców jednak to jest silniejsze ode mnie, no. Jestem boomerem, jestem też stara i tutaj pamiętajcie, że tutaj wycieczka przejeżdża przez ten wybieg, stąd ten... wzór, powiedzmy. Tutaj jest jakaś chwilowa strefa pracownicza, której prawdopodobnie tutaj nie będzie, ale na razie jest. I tu mamy kolejny wybieg, którym dzisiaj się będziemy zajmować, ale zanim do niego przejdziemy, muszę wam dalej opowiedzieć, co się w zoo znajduje, żeby wszystko już było tak po kolei i ładnie. Mamy tutaj oczywiście też, no nie jest takie oczywiste, trwałe schronienie, 0 metrów kwadratowych wspinaczki. Aha, fajnie, fajnie. Dobrze wiedzieć, że ja się tutaj męczyłam, żebyście mieli wspinaczkę, a ty mi powiesz, że masz 0. Dzięki, dzięki. Nie chcę wspominać, ile się męczyłam nad tym, żebyście mogli się tu wspinać. Proszę, 403 metry kwadratowe. Teraz możecie się tu wspinać? No. I to są orangutany. A ty wziąłbyś jakąś partnerkę sobie znalazł? Oho, widzę, że uciekłeś od całej rodziny. Stwierdziłeś, że za dużo tego.
Piękny, mają wybieg, bardzo duży, tutaj z tej strony taki zalesiony, one mogą się w każdej chwili tutaj ukryć. No i tutaj myślę najlepszym widokiem jest widok na ich miejsce, gdzie nocują, ponieważ swobodnie ty tędy zejdziesz? O Boże, ty tędy schodzisz. No jak dobrze. No, bo można sobie tutaj stać i oglądać je z bliska, także jest, i tutaj też jest taka dosyć chyba fajna przestrzeń. I wszystko widać. Czwałe schronienie trochę jest źle oceniane, widzę. O nie, 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 że za mało dla was to trwa, tego trwałego schronienia? No zaraz się tym będziemy zajmować. Lecimy dalej. Najnowszy wybieg to są nosorożce białe, które się tutaj znajdują. Mamy Hamza i Mopsi, a Mopsi jest w ciąży. I spodziewa się potomstwa. Piękne zwierzęta. Ich wybieg też myślę jest całkiem fajny. Ostatnio bez przyspieszenia budowaliśmy, albo z przyspieszeniem, nie wiem, ale dokładnie wam pokazywałam budowę tego. Czegoś. I to tutaj zostanie, chociaż nie powiem, żebym jakoś super była zadowolona z tego, jak to wygląda, bo chyba jednak wolę klasyczne budowle jak te, a do tego zaraz w wybiegu przejdziemy. No, ale jest. Lecimy sobie dalej. Tutaj strefa jest dosyć też mocno charakterystyczna. Mamy tutaj binturongi. Mają bardzo, bardzo, bardzo dużą przestrzeń, ale nie do końca są chyba zadowolone z populacji osobników. O nie! Biją się między sobą. No wiesz co? Co ty tak ją bijesz? No dobra. Już dość. A co to za wilkołak był? No, binturongi, moi drodzy. Tutaj mają swój piękny wybieg, który można odwiedzać i można sobie popatrzeć, co tam u nich słychać. One mają naprawdę wielki wybieg, ale to dobrze, niech mają. Tutaj się rodzi jakaś nowa strefa sklepikowa, a tutaj mamy schowaną strefę pracowniczą znowu. Tutaj jeszcze jestem w trakcie budowy tego wszystkiego, także to by było chyba tyle, jeśli chodzi o taki przegląd zoo. Natomiast ja lecę teraz sobie kolejną rzecz zobaczyć, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ja kiedyś miałam takie zwierzęta w tych wystawach, ale widzę, że już ich nie mam. Nie mam żadnych tych takich zwierząt. W ekspozycjach. Więc tak trochę średnio, tu była ekspozycja i wszystko wymarło, rozumiem. Co to ma być? Poświętnika mieliśmy i liścieca. Bądź liśćca. I syf tu. Syf. Są kosze i oczywiście jest syf. No bo gdzie posprzątać? Gdzieżby? Jak u was genetyka? Och nie, ty masz średnią genetykę. U ciebie genetyka dobrze. U ciebie genetyka och nie. Słaba. To idziemy sobie teraz zobaczyć, moi drodzy, kwestię związaną z naszymi zwierzętami, które mamy w magazynie, bo trzeba coś powystawiać na handel. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze sobie pofiltruję, ponieważ bardzo mnie interesuje orangutan borne, coś tam coś, ponieważ chciałabym dostać kobietę albinosa. Ale nie dostanę, widzę, więc trochę średnio. Tu nie chcemy tak, tu chcemy wszystkie gatunki i popatrzmy sobie, co mamy. To na pewno ze mną zostanie, bo ja będę miała to w zoo. To jest na wszelki wypadek, że będę szukała czegoś jakiegoś albinosowego. Czasami tak robię. Tutaj mamy kolejną pandę białą, która też ze mną zostanie i my te pandy zrobimy sobie w tym zoo, myślę. Ciebie chyba zhandluję. Mam nadzieję, że ktoś cię weźmie. Jakichś dużych pieniędzy nie będę za to brała. Koale, mandryle zostaną, szympansy zostaną, bo jest bardzo ciężko je dostać. Skocznik, antylopi, wiesz co, zhandluj się może, bo nie sądzę, żebym cię wykorzystywała. Żyrafa zostaje, słoń z nami zostaje, bo ma dobre geny. Tego na pewno nie będę sprzedawać. Różnie chodzą te rzeczy z genami takimi. Kajman karłowaty, biały, też możesz iść.
Dingo chyba musi zostać kapucynki. Ja nie wiem, czy te kapucynki też nie miałam sprzedawać, bo one są niektóre z innych zoo, więc wiecie. Tutaj jest z tym interesująca sprawa. Niedźwiedź brunatny. Tutaj mamy kolejną babirusę. Ich jest bardzo dużo, więc... Aha, to jest ten cudowny bug. O Jezu, 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 Jezu. Tak, posprzedaję sobie, no. Posprzedaję, posprzedaję. Fajnie sobie posprzedaję, jak ja tutaj prawie nic nie mogę sprzedawać. Bobry. Bobry muszą z nami zostać. Hipopotam z nami zostanie. Niedźwiedź. Słabe geny. Jezu, co ci sąsiedzi tak się wiercą? Więc lecisz, może ktoś cię kupi, chociaż masz słabe geny. Goryl nizinny, niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź. Nie wiem, zobaczymy. Jakieś takie średnie te geny macie. Wy macie lepsze. Sorry, że tak po 10 razy klikam, ale jest naprawdę z tym problem. Nie naprawili jeszcze tego chyba. A już myślałam, że naprawili, bo... Wydawało mi się, że jest lepiej. Dobra, patrzymy na geny tych niedźwiedzi. Te sobie zostawimy. A jednak, widzisz, ciebie sprzedajemy. Często mnie pytacie o ceny, za które wystawiać te zwierzaki. Ja nie mam ustalonych jakichś cen. Ja mam strasznie dużo tych listków, więc wiecie, już nie patrzę na to jakoś tak mocno. No ale wiadomo, im macie lepsze geny odporności oraz wielkości, tym ktoś chętniej weźmie te zwierzęta, bo ważna jest ta odporność i wielkość. Jeżeli chodzi o płodność, to nawet jeżeli jej tu jest praktycznie zero, to to nie jest istotne. Ponieważ nawet jeżeli ta płodność jest tutaj na zero w tym wskaźniku, to wcale nie oznacza, że zwierzę jest bezpłodne, bo kiedy zwierzę jest bezpłodne, jest odpowiednia ikonka przy tym. Tak samo jak są na przykład stare zwierzęta już bezpłodne, no to po prostu jest odpowiednia ikonka. O, ktoś kupił skocznika antylopiego. To nie wiem, czy nie zrobiłam czasem głupiego interesu. Bo szybko został zakupiony. No ale dobra, już niech ktoś ma. Mam całą farmę tych skoczników antylopich w innym zoo, więc nie jest to jakiś problem. Ale chcę posprzedawać niedźwiedzie. Czy ja mogę je posprzedawać? Chcę, żeby mi się hajsy zwróciły. Aż mnie zastanawia, bo może ja miałam go gdzieś wrzucić, tego skocznika antylopiego? Nie, no chyba nie. Jej! Wiecie co? Idę sprawdzić. Dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem, gdzie będziemy biegać po zoo i sprawdzać. Ale aż muszę sprawdzić, bo skocznik... mam nadzieję, że nie mieszam tej nazwy, to jest skocznik. On jest z mojego zoo afrykańskiego. I ja muszę sprawdzić to zoo, bo coś mi się wydaje, że tutaj może być z tym różnie. I cały czas się zastanawiam, czy to nie był jakiś tak zwany biały kruk. I czy ja go nie miałam wsadzać do swojego Rosewild Afryka. Od razu was uprzedzam, że całe to zoo afrykańskie też jest nagrane, ale to jest stare zoo, więc ono za piękne nie będzie. Więc powiedziałabym wręcz brzydkie. No ale od czegoś zawsze się zaczyna, nie? Nie było zawsze tak super idealnie. O Boże drogi. I weź odnajdź człowieku wybieg. Lemury, kata, albinosy, fajnie. Albinosy, lwy... O Jezus, jakie ja tu mam zwierzęta. No powiem wam, że ładnie, ładnie, ładnie. Nie, dobra, mam je. Mamy samca alfa i tutaj mamy panie. Okej, dobra, czyli nie popełniłam żadnego, że tak powiem, genetycznego błędu. Czy genetycznego. Growego. Tylko nie wiem, gdzie jest ich wybieg. Pamiętam, że to był najlepszy wybieg. Wybieg lwów albinosów. Wybieg, który dał mi tyle listków. Ponieważ nie wiem, czy wiecie. Po prostu tutaj pięknie się je sprzedaje. Tylko trzeba wiedzieć, który jest alfą. Ten chyba nie jest alfą. Oczywiście on ma praktycznie idealne geny. One wszystkie mają praktycznie idealne geny, które były bardzo przeze mnie sprawdzane.
i właśnie jeden alfa, i tutaj jest bardzo dużo tych albinoskich białych, i tym oto sposobem nastała produkcja lwów. Czyli ty jesteś zwierzęciem beta. Czyli ciebie można tutaj zamiast centrum to po prostu wypuść na wolność. Macie 1500 listków za takiego albinosa. Naprawdę lwy są mega opłacalne. Ty masz piękne geny. Tutaj będą młode, potem młode się wypuszcza. Nie, no naprawdę jest. Jest tego, z tego dobry biznes. Polecam bardzo serdecznie. Te albinosy najlepiej idą, więc jak możecie sobie zainwestować w albinosa, nawet o gorszych genach, to po kolei będziecie dochodzić do tego, żeby miały coraz lepsze. Także dobra, no, hodowla moich białych lwów tutaj cały czas jest. Nie, no nie jest źle z tym. No, myślałam, że ono jest gorsze, ale właściwie nie jest. Naprawdę, myślałam, że jest dużo gorsze. Dobra, no ale skoro już to sprawdziłam, mogę wracać do mojego europejskiego. Dobra, kochani, jeśli chodzi o handel zwierzętami, no to chyba tutaj wrócę i spróbuję jeszcze coś wystawić. Czy ktoś coś kupił ode mnie? Nikt nic jeszcze nie kupił, więc nie fajnie, nie podoba mi się to. Halo, halo, co to ma być? Jak ich nie kupicie, to je po prostu oddam za bezcen. Tutaj za listki te. Aha, nic nie zrobię. Boże drogi, dlaczego to jest takie zepsute? Kiedy naprawią? Halo? Ale lecimy, no, w takim razie. Jak nie tak, to chociaż zróbmy wybieg jeszcze tutaj, żeby dzisiejszy odcinek nie był takim tylko i wyłącznie przeglądaniem. Więc będziemy tutaj wpuszczać teraz hipopotamy, nie hipopotamy, a nosorożce. Tudzież dinozaur, jak ostatnio na nie mówiłam. Nosorożec indyjski teraz. Bo mam dwa nosorożce indyjskie, wyślij do zoo i one miały być tutaj, z tego co pamiętam. Mieliśmy mieć tu białe, a tu indyjskie, tylko coś widzę, że tak z genami. Średnio. A czy w rynku zwierząt nie znajdę nosorożca indyjskiego? Lepszego? Nosorożec indyjski. Ty masz dobre geny. Ciebie poproszę. I ciebie wyślemy tu do zoo w takim razie. A ten wcześniejszy, co tu był, ty idziesz do magazynu w centrum handlowym. No ty masz trochę kiepskie geny, ale widzę, że chyba żadnej pani tutaj nie znajdziemy. Ja wiem, czy ty jesteś z lepszymi genami? Chyba nie za bardzo. Może coś ciekawego z was wyjdzie, nosorożce. Nosorożce? Tak, nosorożce. Nie chcę mówić na nie znowu dinozaury. Czy cały odcinek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Dobra, kochani, na start. Zbudowałam trwałe schronienie, tym razem samodzielnie, dla naszych nosorożców. Teraz kopiuję sobie jeszcze tę galerię widokową, że tak to nazwę, i ją sobie umieścimy też gdzieś tutaj, żeby to tak ładnie się dopasowywało do tego, co mamy na tamtym wybiegu. Już wam mówiłam, że to będzie powielone po prostu tu i tu, więc tutaj mamy schronienie trwałe, tutaj możemy sobie wejść i właśnie oglądać nasze zwierzaki, także myślę, że to jest nawet dobre, ponieważ jak staniecie sobie tu, to w teorii będziecie mogli, no dobra, teraz światło pada, ale przez tę szybę tutaj w tym dachu obserwować te zwierzęta, także ja myślę, że koniec końców to jest właściwie chyba dobry pomysł, a nawet wiecie co, przesuniemy sobie to, żeby to miało jeszcze trochę więcej sensu. Okej, myślę, że właśnie tak. Nie musi być to przecież idealnie tutaj na środku, a będzie spełniać właśnie tę taką funkcję, o której wam mówiłam. Będzie można sobie tutaj podejść i oglądać te nasze zwierzaki. Dobra, one tutaj mają jedzenie, więc lecimy sobie teraz z robieniem ich wybiegu, jeśli chodzi o urozmaicenia. Także wszystko oczywiście macie tutaj na przyspieszeniu, bo tym razem nie chcę wam pokazywać krok po kroku, jak to robię, bo ten odcinek byłby zbyt długi, a sami wiecie, że tutaj to też nie może trwać nie wiadomo ile, bo zanudzilibyście się przy tym odcinku, a i mnie ciężko by się to montowało, więc nie da się zawsze robić, właściwie nie ma to sensu robić takich super długich. I to chyba tyle. Raz daje te przyspieszenie, raz nie daje, więc przyjemny z pożytecznym. A bo jeszcze tutaj nie dodałam informacji o tym wybiegu. No dobra, to będziemy dodawać do jednego i drugiego. Zastanawiam się, czy one są w stanie tutaj wyjść po tych schodach, ponieważ tutaj teoretycznie mamy oczyszczalnię wody, więc będziemy weryfikować sobie to w trakcie całej tej serii, zobaczymy co i jak, czy będzie z tym problem faktycznie, czy nie. A teraz przejdę powoli do robienia pięknego wybiegu. Thank you.
Zakończyłam, kochani. Tak się prezentuję. Tutaj cała ta droga, czekajcie, zedytuję sobie to już, żebyście widzieli, będzie troszkę inaczej wyglądała, ponieważ w barierach zrobimy sobie tutaj wyjazd. O, w ten sposób. Bierzemy sobie teraz to, edytujemy tor, no i wiadomo, że ten tor pójdzie gdzieś tu, w tym miejscu, ale ja nie chcę, żeby on był widoczny na tej trasie, więc teraz zaznaczam sobie to wszystko, co tutaj mamy i będziemy ten tor obniżać, tak, żeby nic tutaj widać go nie było. Nie interesuje mnie, czy faktycznie te koła będą się tutaj tak wbijały w ziemię, czy też nie. Po prostu nie chcę, żeby to było widoczne. To ma być właśnie w ten sposób. No i tutaj będzie cała ta atrakcja przyjeżdżać. Nasze nosorożce indyjskie mają tu wybieg, tutaj mają wybieg te nosorożce białe, także jedne obok drugich. Natomiast ja muszę przeczytać o nosorożcach indyjskich i o tym, czego one potrzebują. Owca jukońska nie przebywa w środowisku, aha. Zwierzę jest głodne, czyli nikt was nie nakarmił, więc zaraz ktoś powinien tutaj przyjść i to ogarnąć. Ale wracamy sobie tutaj do was, bardzo proszę, do moich zwierząt i powiedz mi... ty i tak będziesz pływać cały czas. Obszar do poruszania się na lądzie i obiekt bez zasilania, jakieś tam inne rzeczy. Czemu wy nie macie tutaj, a jest 4001, 1438, macie dużo wody, możecie sobie tu przebywać i zaraz sobie o was poczytamy. Ale jeszcze zanim to wracam do handlu zwierzętami, ponieważ ja poluję. Poluję, ale nic tutaj widzę nie ma. Nie ma, no trudno, wracamy z powrotem do nosorożca, wyszukaj nosorożec. Karaluch, nosorożec biały południowy, nosorożec indyjski, jest zwierzęciem narażonym, siedlisko naturalne, to tutaj już wiemy, dane gatunku, ufność, nie można wchodzić na wybieg. Samce nosorożca indyjskiego prowadzą samotniczy tryb życia, ich interakcje z innymi osobnikami ograniczają się tylko do rozmnażania oraz rywalizacji z innymi samcami o terytorium i samice. Samice mogą żyć samotnie lub łączyć się na jakiś czas w luźno powiązane grupy złożone z kilku samic i ich potomstwa. Rozmnażanie samice samce dominujące ustawiają swoje terytorium na wybranym odcinku rzeki, gdzie samice przychodzą się pławić oraz żerować. Gotowa do rozrodu samica sygnalizuje to samcowi, który podąża za jej zapachem i ściga ją, dopóty ta nie pozwoli mu na zbliżenie. Ciąża trwa około 15 do 16 miesięcy, po czym samica rodzi jedno młode, które po odstawieniu od piersi zaczyna oddalać się od matki. W wieku około 5 lat młode opuszcza matkę i wybiera teren, na którym zamieszka, ale dopiero po 10 roku życia samce ustanawiają swoje własne terytorium na wybranym odcinku. Informacje ogólne. Nosorożec indyjski, zwany również nosorożcem pancernym, to duże roślinożerne zwierzę kompytne, zamieszkujące do rzecza północnej części Indii, Nepalu oraz Bhutanu. Cechą szczególną tego gatunku jest krótki, gruby róg oraz brązowo-szara, pofałdowana skóra przypominająca wyglądem pancerz płytowy. Samce nosorożca są większe od samic, ważą około 2100 kg, około średnio 2100 kg i mają 3,7 m długości. Samice ważą średnio 1600 kg i mierzą 3,2 m. Samce różnią się od samic nie tylko wielkością, ale również wyglądem, a w szczególności dużymi fałdami na szyi. Na początku XX wieku nosorożce indyjskie znalazły się na skraju wymarcia w wyniku biegu czynności takich jak łowiectwo sportowe i przekształcenie ich siedlisk w tereny rolne. Te działania drastycznie zmniejszyły liczbę nosorożców indyjskich żyjących na wolności. Obecne zagrożenia te nie są już wprawdzie tak wielkie, jednak nosorożcom nadal zagrażają kłusownicy sprzedające ich cenne rogi jako poszukiwany surowiec w medycynie tradycyjnej. Nosorożce muszą się też zmagać z nowym zagrożeniem, takim jak inwazyjne gatunki roślin, porastające ich żerowiska oraz konieczność rywalizacji o żywność i tereny ze zwierzętami hodowlanymi. Z tych powodów populacja nosorożców żyją niemal wyłącznie w parkach narodowych, w których objęte są odpowiednią ochroną na tyle skuteczną, że dzięki działaniom obrońców przyrody udaje się stale zwiększać ich liczebność. No i takie informacje nas cieszą, że coś się dzieje, że te zwierzęta są, że wiecie, nie? Że coś się dzieje w kierunku takim, żeby one nie wymarły. Ale tak sobie pomyślałam, że chyba nie przeczytaliśmy jeszcze o nosorożcu białym południowym, który jest bliski zagrożenia, więc o nim też poczytamy. Ale jeszcze zanim, to siedlisko naturalne, ja muszę zobaczyć temperaturę od 13 do 40 stopni Celsjusza, czyli musimy na pewno klimatyzatory, ogrzewanie tutaj wyrzucić im. A nosorożec biały południowy
Już czytamy. Nosorożce białe południowe to duże ssaki kopytne występujące naturalnie w południowej części Afryki, w Republice Południowej Afryki, Namibii, Zimbabwe, Kenii, Ugandzie i Zambii. Ich ogromne, szerokie ciała są pokryte grubą, szarą skórą. Mają dwa rogi, przedni znacznie dłuższy od tylnego. Głowa nosorożca ma omalże prostokątny kształt w kwadratowym pyskiem. Nosorożec biały południowy posiada wystające uszy na wierzchu głowy oraz garb u podstawy szyi złożone z mięśni, które podpierają głowę. Samce mają od 3,7 do 4 metrów długości oraz od 170 do 188 cm wzrostu i ważą przeciętnie 2300 kg. Samice mają od 3 do 4 do 3,65 m długości i od 160 do 170 cm wzrostu oraz ważą przeciętnie 1700 kg. Nosorożec biały południowy jest bliski zagrożenia, ale długoterminowe działania na rzecz ochrony przyrody uratowały go przed wyginięciem. Przepraszam za czytanie, ale wiecie, jestem ślepa, a jeszcze te małe literki to dla mnie jest dramat. Na początku XX wieku w wyniku zbyt ekstensywnych polowań dla mięsa i sportu populacja nosorożców białych południowych spadła do 20 osobników. Od tego czasu ich populacja znacznie wzrosła dzięki stałej ochronie programu mającym na celu rozmnażanie w niewoli i ponownemu wprowadzeniu gatunku do pierwotnego środowiska naturalnego. Nosorożcom białym południowym wciąż zagrażają kłusownicy, którzy nielegalnie polują na zwierzęcia z uwagi na ich rogi, które można sprzedać za wysoką cenę z uwagi na wykorzystanie w tradycyjnym pierdziele tą tradycyjną medycynę. Mamy XXI wiek, nie potrzeba nam rogów nosorożców, żeby żyć. Nie, przepraszam. Ogólnie cieszę się, że są takie informacje podawane, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o to, jak ratowane są te zwierzęta i czy człowiek faktycznie coś robi ku temu, żeby te zwierzęta, wiecie, żyły sobie. Hej, akurat tu jesteśmy w temacie, w którym średnio te ozdoby, myślę, znajdziemy, ale lecimy sobie ten nowy świat usunąć i na przykład łuki. O, jakie fajne. No, ale super. Można tym fajnie ozdobić jeszcze budynki. Ale dobra, chciałam wam pokazać te ozdabianie, a nie zachwycanie się takimi rzeczami. Tutaj mamy bale, tutaj mamy jakieś liny, które też możemy wykorzystać. O, to będzie chyba dobre. Ustawiamy sobie tutaj na przykład wyrównaj do powierzchni sio. To jest akurat mi średnio potrzebne, to wyrównaj do powierzchni. A wiesz co, chodź ty, ty jesteś chyba mniejszy. No i ustawiamy sobie wedle tego, co się nam podoba. By to ładnie wyglądało. Mam chyba lepszy pomysł niż miałam wcześniej. Tu na przykład takie jedno. Tu na przykład takie drugie. I na przykład bierzemy to. Ustawimy sobie tak. Klikniemy sobie dwa razy X. Jeszcze raz. Pozlamiłam. Ach, może to będzie lepsze. Ustawiamy. X dwa razy. Położymy sobie to. Obrócimy sobie to. Podwyższymy. Przesuniemy. Jeszcze troszkę, żeby było tak równiej. Okej, to sobie też podwyższę. I to też. To sobie wyedytujemy. Albo nawet usuniemy. Zaraz wam pokażę, co ja tutaj zrobię. Zmienił mi się cały koncept. Zrobimy sobie takie fajne drewniane ekrany z informacjami. Dobra. Udogodnienia i weźmiemy sobie teraz taki właśnie ekran z informacjami o wybiegu. X dwa razy. Obracamy go. Podnosimy go i obracamy go.
I przesuwamy. Tak, żeby się ładnie w tym drewnie wbił. Oczywiście pamiętajcie, ja nie jestem jakimś specem od tego, nie? Pięknie. I dajemy sobie tutaj nosorożec indyjski. Aha, do góry nogami. No to nie problem. Teraz Ctrl D. Podnoszę. I ustawimy sobie tutaj tę belkę. Kurczę, muszę sobie przysiąść i te takie kosmetyczne jakieś rzeczy tutaj pokończyć. Bo cały czas widzę, jest jeszcze dużo takich rzeczy, które muszę zrobić. Lecę z tymi wybiegami, lecę, a... Wiecie, jakichś takich kosmetycznych brakuje tutaj. O, i widzę, że mam źle barierę tu zrobioną. Musimy ją odwrócić w tę stronę. Dobra, kochani, i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z Planet Zoo. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki na moim kanale. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, stawiajcie komentarze i łapki. Bye.